Business Center Club oparł się na opinii przedsiębiorców, którzy na podstawie własnych doświadczeń ocenili działalność pracowników polskich urzędów skarbowych. Suwalski Fiskus otrzymał wyniki pozwalające na uzyskanie certyfikatu urzędu przyjaznego przedsiębiorcom. Certyfikat Business Center Club to jest ogromne wyróżnienie dla Urzędu Skarbowego. Do gmachu przy 1 maja trafiały już podobne wyróżnienia, ale to, zdaniem Renaty Tkaczyk, jest szczególnie cenne. Podatnicy, nasi przedsiębiorcy przede wszystkim, docenili naszą pracę, codzienną pracę, którą wykonujemy na sali obsługi podatnika, ale również i w trakcie kontroli czy czynności sprawdzających, bo to nie my, nie Gazeta Prawna na przykład, tak jak w poprzednich latach my byliśmy oceniani, ale to przedsiębiorcy nasi wyrazili opinię na temat naszej pracy, na temat naszego profesjonalizmu, na temat naszych standardów obowiązujących w urzędzie. Kontakt z urzędnikiem skarbowym zazwyczaj jest doświadczeniem dość stresującym, ponieważ gąszcz przepisów i ich zawiłość sprawiają, że nawet znakomici fachowcy pracujący na rzecz podmiotów gospodarczych czasem gubią się w niezliczonych zmianach, poprawkach czy nowelizacjach. Bez ekspertów podatkowych byłoby trudno. Dlatego, jak powiedział prezes BCC Marek Goliszewski, cenne jest, że resort finansów nie tylko patronuje konkursowi, ale również buduje w aparacie skarbowym nastawienie proklienckie. Za to, że wasze urzędy skarbowe stały się przejrzyste dla przedsiębiorców, że dysponują przedsiębiorcy właśnie z waszej inicjatywy pełną informacją, jak należy postępować w wzajemnych relacjach. Dziękuję także, że staliście się nie tylko urzędnikami skarbowymi, ale także doradcami, konsultantami wielu przedsiębiorstw i wielu z nich uratowaliście po prostu życie, doradzając, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Również dziękuję za to, że wyłapujecie tych nieuczciwych biznesmenów, którzy tworzą szarą strefę w stopniu nadmiernie zagrażającym państwu, finansom państwa i naszym przedsiębiorcom ich działalności. Finał 19. edycji konkursu odbył się kilka dni temu w Warszawie.